Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed 2. Tutaj ostatnio zakończyłem w tym mieście i zostało mi jeszcze jeden wykrzyknik w nim i właśnie sobie tutaj przyszedłem do tego punktu, no i jakoś mi się tutaj od razu załadowało, więc tak od razu zacznijmy z grubej rury. Bo to jest mój jedyny, słuchajcie, cel jeszcze. Tutaj muszę go... A, jesteś... You'll lead me to his Templar brothers. Aha, dobra. I'll have more names for my list. Dobra. Czyli ja muszę, słuchajcie, go nic innego jak go śledzić. Pytanie, czy... Tak zrobić, wiecie, żeby mnie nie wykrył, nie? Nie, 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 idźcie stąd. Oni po prostu są, słuchajcie, jak z pierwszej części, pamiętacie tych żebraków? Są po prostu nie do zniesienia. Zaprowadzi nas do swoich. Co ty robisz? Przejdź przez te schody. Kuźwa, następny. Rozumiem, że on będzie już jako jego obstawa. No i tu właśnie będzie problem. Już nie przesadzajcie, już byście chcieli mi od razu dać czas. No na razie się skupiam, słuchajcie, idzie powolutku. Nie wiem, jaki jest cel. Mam nadzieję, że tego nie zlamię. No właśnie. O Jezu, znowu będzie mi tu śpiewał. Idź stąd. Słyszysz? Specjalnie to. Patrz, nie da mi przejść. Gdzie twoi braciszkowie są? Chodź no tutaj. No, swojego strażnika ma skubaniec. Nie rozgląda się. Pamiętam, że w pierwszej części było tak, że podchodziliśmy troszkę bliżej, to on był taki podejrzliwy i zaglądał z tyłu, nie? Pamiętacie to? O, fajnie, że ja teraz tu przejdę tędy. Wszystko tak specjalnie zrobione. Jezu, naprawdę! Ej, odejdźcie! Odejdźcie! No patrzcie, no nie dam rady tego zrobić. No przez nich! Kurwa! Serio! No bo teraz, słuchajcie, nie przejdę tędy. No naprawdę, wejdziesz na tą drabinę. Nie wiem, czy to nie swierdziele znowu, ale wiecie, o co chodzi, no już... Your letter mentioned Venezia. Are there Templars there as well? Co on wspomniał o Wenecji? Rozumiem, że no nie mam chyba jeszcze jakby możliwości go zabić, nie? Sorry, że przeklnąłem, ale się zdenerwowałem się, zdeczka. Będą mi tu grać na nerwach. Czekajcie, bo tutaj chyba też jest dwóch. Aha,
Dobra, czyli tutaj słuchajcie, jest... wkraczamy na obszar. Aha, dobra, czyli tutaj podejrzliwość jest. Mhm. Będzie ich coraz więcej. Aha, dobra. Wkraczamy na taki obszar, widzę. Strzeżony. How many men are responsible for my father's death? Gdzie? Dobra, ich trochę jest tutaj. Tam jest impreza. Aha, ta. Dobra, niech on dojdzie do końca. Zobaczymy, co się rozegra. No. Aha, i tam muszę się ustawić. No dobra. O Jezu. Tylko, że tutaj jest ktoś. Chodźcie, idziemy tak o. I'm sorry, maestro. I did all I could, but the assassin proved too strong. Clearly. As the others would be here with you. To say nothing of the fact that Firenze remains in Medici hands. It's Francesco's fault. His impatience made him reckless. I tried to be the voice of reason. More like the voice of cowardice. You're one to talk, Signor Barbarigo. Had you sent us quality weapons instead of this garbage you Venetians call armament. We put our faith in your family and you repay us with inaction and incompetence? Then when asked to account for your failures, you make excuses and insult us? How do you expect me to respond? I don't know. It's all right. I do. Zabiję go. Po kłopocie. Please. Don't. Please don't what? I can fix this. Spare me. No. What a mess. So sorry to have claimed your prize, assassin. Ah, wiedzą o nas. Did you honestly think I wouldn't expect you to follow? That I didn't plan for it? We've been at this a lot longer than you. Kill him. Da się? I know you're only doing as you're told. So if you release me, I will spare your lives. Ha! Listen to this! No! Dobre. Rozumiem, że oni mi uciekają, czy jak? Nie, po prostu muszę ich pokonać. Mam jeszcze? Nie mam już dymnej. Nie, nie mam już dymnej, okej. Okay. Nie mogę zejść z tego krawężnika. Po prostu rewelacja. No dobra. Nie mogę złapać. Jak już leży, to mógłbym go dziabnąć, nie? Nie da rady. Nie wiem, o co chodzi, jak jestem na krawężniku. Out.
Jak jest krawężnik, to już później nie mogę go dziabnąć. Dziwne to trochę, no ale dobra. Dobra, jeszcze ten mi jeden został i... A ty co? Rozumiem, że to jego słyszę, tak? On tutaj, aha. No dobra. Pogadajmy z nim. Co ty masz do powiedzenia? A finish him! Dobra. W końcu to był nasz cel, nie? Vai, amico. Libero da fardelli e paure. Requiesca di pace. Dobra. Mamy to. Czy coś się zmieni? Poczekam, bo nie wiem, coś będzie. Tak, coś będzie. Okej. Fiorentina, Florencja. Niech będzie, po mojemu. Czy będzie jakiś inny, większy obszar? Tam jeszcze na, po drugiej stronie rzeki cały czas o tym mówię. Aż jestem ciekawy. Dobra, wykrzyknik jest tutaj. Super. Bardzo bliziutko. No nie, widzę, że tutaj nic. Myślałem, że coś się odkryje. Tutaj w tej części mapy mogę, słuchajcie... eliminować przeciwników. Takie zlecenia, nie? Idę do gołębnika, no i tam mi mówi, kogo mam zabić. No ale dobra. To można zostawić też nawet poza nagraniem. Lorenzo tu jest, tak? Więc porozmawiamy sobie z nim. The pazzi are dead. Every one of them. I must admit. I've never before believed I could desire the death of others so badly. Nor I. Ezio. Thank you for the role you've played in keeping this dream of mine alive a little longer. L'onore è mio, signore. What will you do now, figliolo? There are still others I must hunt, signore. They're already digging their claws into the heart of Venezia. No. La bella Venezia. Hmm. Then that is where your journey must take you, Ezio. Before you leave us, I have something for you. A gift. This cape identifies you as a friend of the Medici. As long as you wear it, the city guards will be more tolerant of your actions. To dobrze. But be warned, it will not grant you immunity from the law. To nam się przyda. Che la fortuna favorisca la tua lama. A, takie... Czekajcie, jakąś przepaskę dostaliśmy, czy coś? Tak, że niby o, ten znak. Będziemy mogli, wiecie... No tak, strażnicy nie będą aż tacy... Nie będą na nas zwracać uwagi. O, może tak. Dobra, jak to wygląda na mapie? Bo rozumiem, że... Nie, tu po prostu muszę się udać tu. Po prostu obiekt. To idziemy. Mówią tutaj o Wenecji. Ciekawe, jak będzie to wyglądało, bo z tego co wiem, właśnie do Wenecji będziemy mogli się udać. Nigdy nie byłem w Wenecji. Zawsze to było takie miejsce, powiem wam, że... Które jest, no w sumie ono nie jest za daleko, nie? Nie jest daleko od Polski. Można je w każdej chwili zwiedzić. Chciałbym je jeszcze zobaczyć, póki jeszcze jest, nie? Bo to wiecie, jak to może być różnie. Różnie z tym bywa. Czy ja dobrze idę znowu?
Ale myślę, że jeszcze się uda zobaczyć Wenecję. Mam taką nadzieję. Dobra, tutaj gdzieś, tak? Wiecie co, jeszcze tylko zobaczę sobie tutaj coś. Czy coś nowego doszło? Na pewno sobie na... Nie. Na pewno sobie wszystko naprawimy. Niestety rzeczy się zużywają. O, coś mamy nowego. Abier. Oczywiście, że tak. To co mam, to biorę, bo i tak mam, powiem wam, że bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy. Fajne coś. Ciekawe, jakbym tak przywalił takim. Nie, jeszcze chciałem, jeszcze raz, bo to coś tam macie chyba jeszcze, tak? Tyle kasy, słuchajcie, że i tak to mogę to wszystko kupować. Właśnie te bomby mi się przydały. One są, kurde, powiem wam, że w dechę. Szkoda, że więcej nie mogę nosić. Tylko 3. Arrivederci, Roma. Tutaj. A, tu jest przecież ten. Leonardo, okej. Okay. Leonardo! Leonardo! Nie ma koło. O, okej. Okay. A nie. Spiace, messer, but he is gone. Maestro Leonardo was commissioned by a Venetian noble to paint some portraits. He paid for the maestro to move his entire workshop to Venezia. It's quite an opportunity. Grazie mille, friend. A, przeniósł się, tak? Coś tam musi malować. I przeniósł się do Wenecji w tej chwili nasz Leonardo. A gdzie ja niby mam się teraz udać? Czekajcie, najpierw może poczekam, aż znacznik się zrobi. No jest tam niby, a to... Ale to muszę w ogóle wyjść z tego... A tu, o tu, aż tu. No to trochę daleko. No ale dobra, udamy się. Mogę tutaj zrobić jeszcze tą taką poboczną, ale to tam wiecie. Walić to. Zrobię to poza nagraniem, aby ewentualnie może na którymś odcinku wam to pokażę. Patrzcie, ile pieniędzy jeszcze u nas w domku będziemy mogli sobie... Czekajcie, jeszcze tylko coś zobaczę. Aha, mam na full. Nie, bo chciałem zobaczyć, czy mam na full. W sumie mogę to zobaczyć tutaj z poziomu tego. 3,15 to chyba jest max, ile mogę nosić. No dobrze. Zanim ja z tego miasta wyjdę, to minie wieczność. Dlatego trochę tu pobiegnę. Najwyżej się zaraz potknę. Strasznie dużo ludzi. Powiem wam, że tak jak tutaj sobie gram, na przykład poza nagraniem coś tam sobie, jakąś misję poboczną, czy co tam, zbieram sobie te skrzyneczki przykładowo, to czasem sobie tak tutaj przystanę i obserwuję tych ludzi, to oni takie śmieszne tutaj rzeczy robią, jakieś dziwnie się wyginają, tak, no, nie jest to tak dopracowane, jak powinno być, ale spoko, nie? Śmiesznie przynajmniej jest. Aha, to ja mogę się tu przenieść, rozumiem? No, w sumie mogę szybko podróżą, a to nie wiedziałem, że to będzie zupełnie coś innego, wychodzimy w ogóle z tego miasta. Jezu, co ty robisz, Waldo? To będzie chyba tutaj, nie? Zatrzymał mi krzaczek. A tutaj to mnie nie było jeszcze. Czy byłem? W góry, ale już... No pewnie, że tak. To nie było nas w górach. No. Czyli to będzie jakaś nowa miejscówka. Nowe rzeczy do porobienia. Fajnie. Aha, okej. Okay. Leonardo! A, jesteś. Ezio? What luck! I ever run into a bit of trouble. Let me see if I can help. I know how to fix it, but lack the means to do so. If you could just lift the wagon. Hm?
What is this thing? Eh? It looks like a giant bat. Oh, nothing. Just an idea I've been working on. I could not leave it behind. What is it for? Well, I shouldn't really talk about it. Beh, al diavolo. I can't hold it in anymore. Ezio, I think I figured out how to make a man fly. Come on, I'll drive. But I haven't even told you where I'm going. Co on tu ma jakiś taki sprzęt? Jak nietoperza. Wyglądają skrzydła, tak Ezio powiedział. No Leonardo możliwe, że wynalazł jako pierwszy coś tam, nie wiem. Coś, co człowiek może latać, nie wiem. Dobra, zobaczymy, oczywiście. Jedziemy sobie. Rozumiem, że mam... A, nie myślałem, że będę sterować tym. Venecia, such a beautiful city. So many sources of inspiration. Ponte di Rialto, Piazza San Marco, l'Arsenale. What's wrong? We're not alone. O nie. Czyli będę... Who are they? Sterował tym? Borgias, men. Why? What do they want with us? I think they want us dead. Leonardo, hi! Czy ja... O matko, ja steruję tym! Ale kto nam pomoże? Leonardo mi pomoże? Aha. Aha, tak muszę zrobić. Dobra, 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 dobra. I co, zrąbałem to. Dobra, za mocno się przechyliłem. Ale okej, spoko. Trzeba chyba będzie tak ich zrzucać, nie? No bo... No bo innego sposobu nie widzę, ale spoko, spoko, dam radę. Tylko to jest pierwszy raz, więc jest to bardzo czułe, więc nie mogę też tak szarżować, że tak powiem. Spróbujemy jeszcze raz. Albo na przykład, wiecie, tak zahaczyć o to? Nie, nie, też nie. Dobra, niech najpierw jeden wlezie. Dobra. Jakoś mi się tam udało! Nie, nie zrobię tego. Nie zrobię tego! Kurde, ale to jest czułe w cholerę. Huh. Spoko. Dobra, następny. Następny pacjent. Jezu. Zginę marnie. Kurde. Trudne to jest. Tak jest cholernie czułe, a jeszcze mam tą presję taką, słuchajcie, żeby ich zrzucić i ciężko mi to idzie. Dobre. Dobra, spróbuję jeszcze raz, jak się nie uda, to potem pokażę wam w końcu moment, w którym mi się udało, bo... Cholera. Dobre, dobre. Śmieszne takie. Muszę ich zrzucić jakoś. Jezu. Tight. It's going to be a little rough.
Na razie skupienie moje. Ja pierdzielę, i co przez ten most? A tamci? O, tylko konia szkoda. Dobra, jedziemy dalej. O kurde, dobra, uważajmy na te, żeby nas tu nie podpaliło. Jesus. No tutaj nie dało się tego wkręcić. Koła mi się palą. No nie, znowu te... Z tym shiftem, słuchajcie, to była jakaś pomyłka. Nie wiem, o co chodzi z tym shiftem. Następny się mnie przyczepił. O, Jesus! Wpadłem prosto w to. Na razie jeszcze jakoś, wiecie, ta moja karoca, że tak powiem, się tu trzyma, ale niewiele. No, chciałbym już. Zgubiłem go? Zgubiłem go. No, droga do Wenecji, powiem wam, że nie jest łatwa. No właśnie. Dobra, to ja spadam. Biorę konika, spadam. Co, już mnie nie gonią? Nawet w ogóle nie ma nikogo. Dobra, co się tutaj zadzieje? Widzę jakieś tutaj synchronizacje, coś będzie się ładować, czy jak? Poczekam. Niech się to wszystko... Aha, no dobra. No, nie mogę nawet nacisnąć, czy mogę, czy chcę, czy nie chcę. Jesus. Jak to w ogóle wygląda? To ja jestem w Wenecji? Forli. Co to jest za jakieś miasteczko? No nie, no co? Forli, okej. O Jezu, tu jeszcze rany boskie. Powiem wam, że dość spory obszar będzie. Najlepiej to sobie zabrać to. I chyba tak zrobimy. No, słuchajcie, będzie tutaj co robić. Oczywiście poza nagraniem na pewno szukać jakichś skrzyneczek albo coś. Kupię jakąś mapę. Ale chciałbym najpierw może... Może zróbmy tą wieżyczkę, dobra? Nie robię tego po... O, patrzcie, ile pieniędzy. To jakieś bagna. Wyglądają na bagna. Jest chyba ta wieżyczka. Chciałbym, wiecie co, zobaczyć właśnie sobie tą okolicę mniej więcej, chociaż troszkę tak... Mówię, nie robię tego poza nagraniem, ale... W nagraniu nie robię tego, tylko poza nagraniem, ale wiecie, warto to zrobić, bo nie mogę tu wejść wyżej, no. No bo akurat jesteśmy na nowej mapie i przydałoby się, żebyśmy cokolwiek widzieli, prawda? Jak to wygląda. Żebyśmy już mogli na następny odcinek coś porobić. Czy to jest Wenecja? Nie, to jest po prostu jakaś miejscowość, to... Chyba, że tam dalej może być, wiecie, o co chodzi. Jak to wygląda na mapie teraz? No troszkę nam się tylko odsuniło. Okej, no i mamy kolejne tutaj znaczniki. Oczywiście to już na pewno zrobię poza nagraniem. Aha, tu mamy kodeks. No na razie muszę się udać aż tu. No ale żeby się tam udać, to... No dobra, słuchajcie, pomalutku. Może zróbmy sobie w dzisiejszym odcinku ten kodeks. Po kolei, nie będę tutaj leciał od razu na ten... Na ten wykrzyknik, tylko chodźcie tutaj, zobaczymy. Tu widzę, można popływać. Można kupić obrazy, więc może po drodze zobaczymy. Może od razu sobie kupimy.
Ten skubaniec wie, kim ja jestem. Nie wiem, o co mu chodzi. Ja czasem mu tłukę go i on mi pieniądze wtedy daje. Spadaj. O, mamy nowe obrazy, które oczywiście kupujemy, bo mam dużo pieniążka, więc kupmy to wszystko. A później będziemy sobie patrzeć w naszej posiadłości, jakie fajne rzeczy my tu mamy. Oczywiście też kupię mapę, bo pewnie jest, oczywiście. Forli. Okej, mam to. Romagna, niech będzie. I tutaj te góry, tak? Patrzcie na to, co się tutaj dzieje. Bo ja wam też nie pokazywałem, jak się kupuje mapę, to co się dzieje. Patrzcie na to. Dobre, co? No. O Jezus, patrzcie na to. No. I tutaj po prostu będziemy sobie szukać. Znaczy ja to będę robić oczywiście poza nagraniem. To są skrzyneczki, no. No skrzyneczki, pieniążki się tam zbiera. Kto lubi, to lubi. Ja tam lubię. Tutaj jest ten kodeks, tak? Tak, no to chodźcie, zrobimy tak. Zrobimy taką malutką zadymkę. Uwielbiam to robić. Dobra. To jest super broń, powiem wam. Dwóch naraz od razu. Świetna broń. Ta zadymka. Oczywiście już na mnie... Już wiedzą. Assassino, tak. A tam opowiadasz, masz tutaj pieniążka, przestań gadać bzdury. I teraz tak, tutaj zabraliśmy, dobra, tu zabraliśmy i kupiliśmy. A tutaj bym się wydawało jest młoteczek. Chciałbym zobaczyć, czy tutaj w tym mieście coś ciekawego jest, jeśli chodzi o... Ciekawe, co stąd czasem nie wyjdziemy. Zobaczyć, czy są jakieś nowe bronie, poczekajcie. To niekoniecznie. Tu mam. Tutaj też mam. Nie, bo wiecie, myślałem, że jak nowe miasto, to coś innego dadzą, ale widzę, że nie. Ciao, signore. E ben chiamati your amici. Aha, to ten kodeks już mam. No to tutaj muszę się niestety, słuchajcie, albo stety, jeszcze wdrapać i... odkryć... O, widzicie? No nie, to będę robić poza nagraniem, ale pokażę wam, że tego tutaj jest naprawdę bardzo dużo. No, kto tam lubi. Na tą wieżę muszę się wdrapać, bo to jest kolejny punkt. Fajnie nowe miasto. Znowu trzeba je poznać. Tamte już tak troszkę poznałem, nawet mi się tam trochę udało. Ciekawe, czy ja tutaj jakoś wejdę? A, tu. No, one mają to do siebie, że tylko z jednej strony można... Trzeba tu kombinować, nie ma tak hop-siup. Czekajcie, zaraz zobaczymy, czy coś... coś nam to da. Tam jest jakaś latarnia morska nawet. Nie, to chyba nie ma nic wspólnego z Wenecją, nic... Chociaż tam jakieś łodzie. Cholera wie, no widać, że to jest takie miasto tutaj. Tutaj domki. Ciekawe. Okej. Dobra, chodźcie ten wykrzyknik, co będziemy tak. Ja i tak to sobie zrobię wszystko poza nagraniem. Po drodze pełno tego jest. Pełno tego do odkrycia po drodze. A tu, poczekajcie, może coś ciekawego mamy, fajnego. O, o, o. Więcej na nożyki? Naprawdę? No może być. A tu? Aha, a tutaj kolorki. Może jakiś sobie weźmiemy jeszcze inny? O, jaki ładny biały. Chodźcie, ten biały wezmę. Pokaż. Aha, taki. No też ładny. I to jest tylko czerwone. No.
Też mi się podoba. Dobra, tutaj widzę, że tutaj mogę zagadać. Aha, i zrobimy jeszcze raz tak samo? Oczywiście, że zrobimy tak samo. Nie mogę. Możesz wyjąć tą broń? Dziękuję. Nie mogę tego zrużyć teraz. Dziwne. Ten co w ogóle patrzy, nie? Dobra, nieważne. Poszło mi to jak krew z nosa. Nie umiem, słuchajcie, jeszcze tak dobrze walczyć. Wiem, że to można szybciej załatwić, ale gram jak umiem. Dobra, to już mamy takie dwa. I tutaj mogę się pobawić też, wiecie, w pocztę. Szybko, szybko komuś coś dostarczyć. No, także... No bo jest strasznie daleko, słuchajcie, do tego wykrzyknika i nie wiem, czy jest sens. Czy na przykład moglibyśmy sobie w dzisiejszym odcinku jeszcze właśnie coś tam porobić. Spróbuję, może mi się uda to chociaż. No mogę spróbować. Mogę spróbować, ale wiecie... Nie obie... Biduta, okej. Okay. To na pewno mi się uda. Gdzieś tu? Jesus. Serio? No ale wejdź na górę. Czasówki to są jednak czasówki, co? Nie wejdę na górę. Ja pierdzielę. No nie wejdę, no widzicie. Chciałbym wam pokazać coś, ale się kuźwa nie da. Nic nie współpracuje ze mną nikt. Nie wiem... Czemu ja to zrobiłem? A, tu jesteś. Puść! Puść! Vattene! Via dal mio terreno! Naprawdę? A czemu wy jesteście tacy? Co się stało, że oni tacy... Przecież dostarczyłem ci list, frajerze. Może to była jakaś, słuchajcie, pułapka. Może tak być. Dobrze, słuchajcie. O, wow, jakie bagna. Tutaj ludzie mieszkają w tych bagnach? Naprawdę? I tutaj gdzieś jest jeszcze, chyba to ta na górze, tak? A nie, bo myślałem, że... Dobrze, słuchajcie, będziemy się bawić w następnym odcinku. Ja oczywiście oczyszczę to, na tą całą mapę. Zajmę się tymi wieżyczkami. No i zostawię to, co świeżutkie będzie na następny odcinek. Tak zrobię. Zobaczymy, ile pieniędzy tutaj zbiorę, ale jaja, patrzcie, ile tego jest. Ale ja lubię, naprawdę lubię. No jakoś mi to dzisiaj poszło, chociaż ta jazda tą dorożką to było jakaś pomyłka. Dziękuję wam za dzisiaj, cóż, do następnego, nie? Trzymajcie się, cześć.